Witam Was w kolejnym odcinku Pięknie Rosną. Nazywam się Ania Sławińska i jestem ekspertem kwiatowym w firmie Wule Budko. Dzisiaj opowiem Wam o roślinach, które możemy suszyć oraz co możemy z nich wykonać. Tutaj za mną widzicie suszone rośliny, które już przygotowaliśmy i ususzyliśmy oraz przygotowane produkty na zrobienie wianka. Możemy suszyć te, które zawierają bardzo mało wody, na przykład przegorzan, różne trawy ozdobne, kocanki, suchołuski, gipsówki, czy też popularne kolorowe zatrwiany. I w jaki sposób suszymy kwiaty? Przede wszystkim zbieramy je w suchy dzień, już kiedy są w pełni wybarwione. Nie możemy też z tego zrobić zbyt późno, ponieważ kwiaty po prostu się rozpadną, jeśli będą zbyt późno zebrane. Następnie formujemy sobie te kwiaty w takie pęczki i wieszamy w suchym, przewiewnym miejscu. I co ważne, musi być to miejsce ciemne, ponieważ jeśli zostawimy je na słońcu, to chlorofil zawarty w roślinach po prostu się bardzo szybko rozłoży i rośliny wyblekną. Inną metodą suszenia kwiatów jest również zostawianie w wazonie, na przykład hortensje, które mają grubsze łodygi. Możemy po prostu postawić w pionie w wazonie i zostawić do wysuszenia. Bukiety z suchych kwiatów możemy użyć jako dekorację w domu, możemy sobie zrobić na przykład kompozycję jesienną, która będzie stała właśnie aż nawet do zimy, czy zostawić nawet do przyszłego sezonu. Możemy sobie zrobić również wieniec, który możemy powiesić albo na drzwi na zewnątrz, albo w środku, również we wnętrzu. Kompozycje z suszków są teraz bardzo modne, także jest to hit wnętrzarski. Także warto coś takiego u siebie mieć. Ponadto możemy wykorzystać również suszki do zrobienia soli do kąpania. Tutaj mamy sól wymieszaną z lawendą. Tutaj sól wymieszaną z lawendą i nagietkiem. Możemy sobie wykorzystać również takie suszki do zrobienia takich pachnących woreczków. I możemy również stworzyć sobie mydło z suszonymi kwiatami. Do zrobienia wieńca z suchych kwiatów potrzebujecie podkład słomiany oraz suche kwiaty. Najlepiej wcześniej sobie przygotować, pociąć na mniejsze kawałki oraz przygotować sobie mniej więcej kolorystycznie, jaki chcecie mieć wianek. Potrzebujecie również taki drucik na szpulce oraz sekator. I tutaj mamy efekt finalny, mniej więcej tak będzie wyglądał właśnie wianek, który możecie powiesić sobie w domu. Bierzecie sobie dowolne, wybrane przez Was rośliny. Możecie ułożyć sobie taki mini bukiecik, taki pęczek. Średnica wieńca jest wybrana przez Was. Im większy będzie ten podkład, tym większy będzie wianek. No i na odwrót, im mniejszy podkład, tym mniejszy będziecie mieli wieniec. Taki bukiecik przykładamy sobie do podkładu. Trzymamy lewą ręką, jeśli jesteśmy praworęczni. To w prawej ręce trzymamy drut. I pierwsze mocowanie jest bardzo ważne, żeby to zrobić dość mocno. Także owijamy drutem ten bukiecik. Właśnie musimy zrobić to parukrotnie, żeby po prostu ten bukiecik nam się tutaj trzymał. Mocno ściskamy i w ten sposób dokładamy następne elementy wianka. Wybieramy sobie tutaj kolejne rośliny. Może to być właśnie suchołuska. Tutaj mamy bardzo fajny, pachnący kłosowiec. Może być też zatrwian ogrodowy. Taki wieniec można również wykonać z
różnych roślin, które znajdziecie na spacerze, różnych traw, pałek wodnych. Także dowolność jest dość duża. I tak sobie stopniowo dokładamy kolejne rośliny, pamiętając też o tym, żeby wypełniać brzegi, żeby po prostu ten wieniec był pełen. Czyli tak, pamiętamy o tej stronie, ale jak również o zewnętrznej. Czyli tutaj boki również muszą być zapełnione. Czas wykonania takiego wieńca różni się. Jeśli ktoś jest początkujący, no to myślę, że tak godzinka, półtorej. Jeśli ktoś już ma wprawę, no to też troszeczkę szybciej już to trwa. Ale nie jest to zbyt skomplikowane ani trudne, także polecam każdemu zrobienie takiego wianka. I tak jak widzicie, jest to dość żmudna praca, ponieważ musimy sobie dokładać element po elemencie. Jednak efekt będzie zadowalający, także warto poświęcić trochę czasu. Ja tutaj robię w takich kolorach troszkę fiolety, biel, troszkę zieleni, raczej takie jasne kolory. I wybieram też rośliny, które są różne pod względem faktury. Czyli widzicie, że tutaj mamy na przykład okrągłą gonfrenę, ten przegorzan też jest okrągły, ale zaraz suchołuska już ma troszeczkę inny kształt. Robiąc wianek, czy też kompozycję, bądź bukiet, bo w sumie zasady są podobne, dobieram tak rośliny, żeby po prostu tworzyły pewnego rodzaju kontrast między sobą. Wtedy daje to bardzo fajny efekt, one się uzupełniają. Na koniec możecie również spryskać taki wieniec lakierem do włosów, co sprawi, że rośliny, te wysuszone rośliny będą po prostu trwalsze. I suszyć możemy tak naprawdę bardzo dużo roślin. Tak jak tutaj widzicie, te suchołuski zatrwiane, też jest zatrwian tatarski, właśnie kłosowiec, czy też czarnuszka. Oprócz wianka możecie również zrobić sobie kompozycję w dowolnym naczyniu. Fajnie wyglądają naturalne naczynia, takie jak tutaj właśnie taki fajny koszyczek. Wykorzystujemy do tego gąbkę florystyczną do sztucznych kwiatów. Ona się właśnie nadaje również do suchych kwiatów. To jest gąbka w kolorze szarym, bo są również zielone, ale one są do żywych kwiatów. Także taką szarą do sztucznych kwiatów możecie wykorzystać do stworzenia kompozycji z suchych roślin. I po prostu, tak jak zasada jest taka jak kompozycja z żywych kwiatów, czyli wybieramy sobie rośliny i wkładamy do takiej gąbki. Można też sobie wspomóc się klejem, bo czasami te rośliny jednak są już kruche po procesie suszenia. Kończy mi się powoli materiał, który sobie przygotowałam, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie określić, ile jest nam go potrzebnego. Także teraz dotknę sobie rośliny, które sobie właśnie wcześniej przygotowałam. Tutaj mamy przegorzan. Ucinam nie za długie elementy, ale też nie za krótkie, ponieważ jeśli będą one za krótkie, to drut ich nie chwyci i po prostu wypadną nam z tego wianka. Dotknę sobie również zatrwian. Występują one w różnych kolorach, różowe, fioletowe, białe, niebieskie. Tutaj mamy pachnącego bardzo ładnie kłosowca. Jest to zioło, ale można właśnie wykorzystywać je również w celach dekoracyjnych. Chociaż można na przykład zrobić też napar z kłosowca. Bardzo zdrowy. Tutaj dla kontrastu wybrałam sorgo czarne. To jest ozdobna odmiana trawy. Tym
tutaj mamy niebieskiego wytrwiana. A tutaj natomiast mamy kolendrę siewną. Tak wyglądają właśnie kwiaty kolendry. Też sobie troszeczkę dotnę. A tutaj mamy miskanta i on właśnie był suszony w taki sposób, że był po prostu wstawiony do wazonu i naturalnie się ususzył. Też sobie go przycinam. I cały czas staramy się utrzymywać szerokość tego wianka, czyli jakby jego średnicę, poprzez dokładanie elementów tutaj na zewnątrz, takich właśnie wystających. I staramy się też powtarzać kolory. Jeśli dajemy różowy zatrwian, to dajemy go co jakiś czas, żeby była taka powtarzalność i żeby też zachować rytm. Akurat w takim wieńcu, gdzie po prostu no, ma być ten rytm zachowany, bo można robić też różne inne formy, gdzie one nie są aż tak oczywiste, ale akurat tutaj robimy w ten sposób. Już prawie kończę mój wianek. Przyczepiłam sznurek jutowy, za który będziemy mogli powiesić wianek na drzwiach lub na ścianie. I tak naprawdę widzicie, że nie jest to bardzo skomplikowane. Potrzeba troszeczkę wysiłku, wysuszenia kwiatów, poświęcić troszeczkę czasu na zrobienie wianka i będziecie się cieszyć przez całą jesień i zimę tak naprawdę kolorowym wiankiem w waszych domach, gdzie no niestety jesienią, zimą mamy bardzo mało tego koloru oraz kwiatów we wnętrzach. Także jest to naprawdę super alternatywa. Możecie również ten wianek na koniec spryskać lakierem do włosów, co go wam po prostu utrwali. I tak naprawdę później, na przykład jeśli sobie wymienicie ten wieniec na wiosenny, możecie go spakować w jakiś worek, właśnie w ciemne, przewiewne miejsce. I może on przetrwać do następnej jesieni. Także opłaca się zrobić taki wianek, ponieważ jest on niezwykle trwały i efektowny. I fajne jest też to, że myślę, że nikt nie będzie miał takiego samego wianka jak wy, ponieważ każdy, mając nawet te same kwiaty do wykorzystania, tak naprawdę zrobi inną kompozycję. I to jest w tym najfajniejsze. Jak widzicie, wianek już jest prawie gotowy. Następnie odwracam sobie go do góry nogami i kończę. Najważniejsze jest to, on się dobrze trzyma. Jeśli całość mocno ścisnęliście tym drutem, to on się po prostu będzie trzymał. Ale ucinamy sobie drucik i po prostu zawiązujemy o jeden z drutów. Jeśli mamy za dużo drucika, ucinamy go. Oto nasz wianek. Możecie właśnie go sobie powiesić na drzwiach, czy też na białej ścianie. Myślę, że będzie bardzo dobrze się prezentował. Oprócz takiego wieńca możecie również wykorzystać suche kwiaty do zrobienia soli do kąpieli. Zobaczcie, tutaj mamy specjalną sól do kąpieli zmieszaną z kwiatami nagietka i lawendy. Będzie to bardzo fajna aromaterapia i chwila relaksu z taką właśnie naturalną nutą. Bardzo ładnie to pachnie.
Tutaj mamy opcję z samą lawendą, sól do kąpieli z lawendą. Również bardzo ładnie pachnie. Lawenda ma działania relaksacyjne, także idealnie do kąpieli. Tutaj mamy samą suszoną lawendę. Możemy ją wykorzystać również do zrobienia takich woreczków zapachowych. W środku mamy właśnie lawendę. To jest zwykły woreczek taki jutowy. I idealnie nada się to do powieszenia do szafy, tak żeby nadać po prostu zapach. Możecie sobie zrobić również mydełko. Wymieszać wysuszoną lawendę z mydłem, dać do takiej formy silikonowej i będziecie mieć własną ręcznie zrobione mydło, które możecie również komuś podarować. Także zastosowań suchych kwiatów jest naprawdę bardzo dużo. Polecam wszystkich, żeby sobie wysiali troszeczkę w ogródku na własny użytek i będziecie mogli sobie zrobić na przykład taki wieniec. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że sami zrobicie taki wianek z suszonych kwiatów lub kompozycję. Jeśli chcecie obejrzeć więcej odcinków, to zapraszam pod hashtagiem Pięknie Rosną. Do zobaczenia!